Witam wszystkich. Dzisiaj będzie czwarta część na temat tego Samsunga S6 kupionego na Lombardzie za 50 zł. I jestem już po podróży po mieście, trochę sporej. Kupiłem tako: zamiennik, baterię, do tego Blue Stara za 26 zł. Cena ze sklepu Allegro oczywiście, bo będąc na miejscu w tym sklepie, on mi chciał za nią policzyć 36 zł. I jak mu powiedziałem, że widziałem za 26, to on mi zaczął tam tłumaczyć, że to jest sklepa Allegrowa i po prostu trzeba się tam przypominać i tak dalej, nie? No ale, że się przypomniałem, to policzył mi 26 zł. No i od razu w tym sklepie kupiłem nówkę za 30 zł, tylnią klapkę do tego Samsunga, że jak miejmy nadzieję, będzie wszystko ok, to żeby ten telefon wyglądał jakoś fajnie. I powiem wam tak. Miałem kupić klapkę jeszcze od innej osoby, też z innego sklepu, za 7 zł używaną. Tylko był taki motyw, że do nich napisałem i odpisali mi, że nie mają ich na stanie i wycofali tą ofertę. Także dobrze, że w ogóle napisałem, bo jakbym złożył po prostu ofertę, to wtedy byłby problem, musieli by mi zwracać pieniądze i tak dalej. Dobra, nie straciłem na to czasu, więc jest ok. Wszystko za jednym razem. Kupione bateria i klapka w jednym sklepie. Czyli 26 zł 30 razem wychodzi nam 56 zł. Czyli już sobie policzmy, jaki wydatek wydałem na cały ten telefon. Tak o 50 zł, 56, czyli 106 zł. Jeszcze jestem w tym pułapie takim, powiedzmy, opłacalnym. Wychodzę z założenia, że gdybym chciał go sprzedać po naprawie, tak, to jeszcze mógłbym na nim zarobić. A jeszcze wczoraj przeglądałem sobie Olixa na temat Galaxy S6. Jest moja papuga, sorry, ale tak się strasznie aktywna zrobiła teraz. Przeglądałem we Wrocławiu ogłoszenia i znalazłem ogłoszenie płyty głównej do Galaxy S6 za 15 zł. Dzisiaj podjechałem do gościa od razu jak po zakupie tych baterii i tej klapki. I wyobraźcie sobie, że jeszcze gratis mi dał w cenie tych 15 zł całą tą tutaj obudowę. W zasadzie, o ja, tu jest z tyłu też ta czarna. Ja, nawet o tym nie patrzyłem się, jak jeszcze z tyłu wygląda, wiecie? Dopiero co do domu wróciłem, zjadłem i nagrywam teraz. Ale tak to wygląda. Ale zawsze to jest lepsze niż to. To na pewno jest lepsze, także sobie to zostawię w razie czego. Że nie wygląda jeszcze, można by to jakoś pomalować czymś tam i może z tej klapki tylniej by była jeszcze jakaś klapeczka, nie? Powiem wam tak, głośnik tutaj jest, to jest albo od NFC, czyli jak zbliżamy gdzieś telefon, ale to jest NFC, podejrzewam. Tylko troszeczkę jest tutaj zatrapane. A może być NFC i moduł ładowania, tak? Bezprzewodowego, że kładziemy telefon na jakąś podstawkę i nam się ładuje. To musiałbym sobie jeszcze troszeczkę bardziej poczytać na temat tego Samsunga Galaxy S6, bo i tak wszystkiego nie wiem. No i ta płyta, no po prostu mówił, że nie działa, tak? Ale jako dawca części, no przede wszystkim mamy kamerkę, mamy tutaj głośnik, mamy przednią kamerkę, mamy dwie kamerki. To już za te 15 zł myślę, że się spokojnie opłacało. Tak to wygląda. Jeszcze w ogóle tego nawet pod mikroskop nie wrzucałem, żeby sobie popatrzeć, jak to wygląda. No ale za 15 zł jako dawca części zamiennych może da rady tą płytę jakoś uruchomić. Powiem wam szczerze, że wygląda ok. Naprawdę. Jak nówka. Także pytanie, co tu się stało. Dobra, teraz przejdźmy sobie do baterii, którą zaraz będziemy wkładać do tego telefonu i sprawdzimy, czy będzie się resetował, czy będzie się ładował. Wygląda to tak. W środku mamy jeszcze jakąś instrukcję chyba od Blue Stara, podejrzewam. Tak jest, instrukcja, no tego mi się nie chce już przeglądać. Ok, to sobie na bok odłożymy. Sama bateria zapakowana jest w taki woreczek foliowy. I sobie wyciągnijmy ją, zobaczmy,
z bliska, jakie ona ma oznaczenia. Coś takiego. Czy tu będzie napisane? Producent Sołtysowicka, Kraków. Wyprodukowano w CHRL, czyli w Chinach. Z drugiej strony mamy Blue Star 2550 mAh. Bateria jest kompatybilna z Samsungiem S6. 3,85, 9,82 Wh. Tak wygląda. Jeżeli chodzi o samą tasiemkę, to wystarczy ją teraz włożyć do telefonu. To co, działamy. Wszystko na żywca, ale jeszcze przed samym włożeniem pokażę Wam, a nie, pokazywałem już tą klapkę, dobra. Czyli tak, tu mamy to, bierzemy sobie teraz ten telefonik, który chcemy, żeby działał, oczywiście. I teraz sobie tą baterię podłączymy tutaj. Blue Star. Na razie nie będę jej w ogóle przyklejał do płyty głównej. Tylko staram się zamocować. Widzicie? Pasuje idealnie. Zamiennik. No i teraz trzeba tutaj zgrabnie zacisnąć tasiemkę. Jeszcze się okaże, że to będzie jakaś inna wersja. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, poszło. Zaciśnięta. I teraz w ogóle zrobię coś takiego, że założę tą tylnią klapkę i przykręcę ją śrubkami, wiecie, żeby po prostu już to jakoś tam działało. A teraz sobie wezmę to tak tutaj pod kątem. Ostrożnie wcisnę, żeby nie uszkodzić żadnych elementów. Nie, chyba powinno się wkładać od strony bardziej gniazda słuchawkowego, myślę. Tak jest. Najpierw najlepiej włożyć jest tą ten ekran od strony tutaj gniazda słuchawkowego i wtedy nam fajnie siada to wszystko. Dobra, słuchajcie, biorę śrubki, będziemy kręcić, przynajmniej 4 wkręcę na bank i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tylko gdzie ja dałem teraz śrubokręty, wkrętaczki moje kochane. Dobra, zrobimy to moim ulubionym śrubokręcikiem takim. Bardzo jest, nie wiem jakiej firmy, ale jest cholernie mocna ta końcówka tutaj, żaden gównolit, że tak powiem. Jakaś porządna stal. Już tyle śrubek, co on wkręcił. Dobra, wkręcimy na razie go na 4 śrubki i zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Pierwsza, druga, trzecia. Mika! Cicho. Wariatko jedno. Trzecia. Albo wkręcimy raz, dwa, trzy, cztery. Na 6 wkręcimy go. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Czyli prawie wszystkie. Okej. Na razie tylko tutaj. Jeszcze wkręcimy z tej strony. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i jeszcze jedną. Tak z wyczuciem oczywiście kręcić te śrubki, żeby nie przerwać gwintu. O! Jeszcze telefon mi się włączył. Dobra, jeszcze wkręcimy jedną z tej strony. I myślę, że
To na razie wystarczy, żeby go sobie tak z grubsza przetestować na tej baterii, czy on będzie działał, czy będzie się resetował, czy będzie bateria ładowana. Ok, pięknie. Fajnie są dokręcone. Jeszcze z ciekawości zobaczę, jak wygląda ta klapka, bo oni mówili, że nie mieli opisanych, a nie byli pewni na 100%, czy to jest do S6. Pięknie pasuje, to jest do S6 jednak. No idealnie, perfekto. Perfekcyjnie. Także powiem wam, że jak ten telefon wstanie, to będzie coś zarąbistego. Tylko jeden tutaj minus w tym telefonie jest, że nie ma slotu na karty pamięci. Wyobrażacie sobie? Nie ma. Tylko ma wbudowaną. To tak jak w tym. W Nokii Lumi 930. Też tam nie ma slotu na karty pamięci, tylko jest wbudowana pamięć. Dobra. Ok. Telefon jest złożoną baterią. Wszystko idzie na żywca. Dźwięk się nagrywa. Spoko. Ok. To teraz wiecie, co zrobię? Wezmę sobie ładowarkę. Ładowarkę taką. Kupiłem w Lombardzie ją za 20 zł. Po prostu potrzebowałem ładowarki, która ma oznaczenia. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, nie będzie widać. Ja wam powiem, że tutaj na wyjściu ma 2 ampery, także jest dosyć wydajna. Nie wiem, ile Galaxy S6 tak naprawdę ma zapotrzebowanie na amperki. Bo na przykład mój P9 Huawei Lite maksymalnie pociągnie 1 amper. Dobra, podłączam pod ładowarkę. Zobaczymy, co się stanie. Ikonka ładowania. 68% ma bateria. No dobrze, to teraz sobie go potestujemy, pobawimy się nim. Mogę go włączyć. Ten kabelek nawet fajnie weszedł w te gniazda ładowania, to mi się podoba. To robimy test. Włączymy go. Tylko ja bym chciał zrobić tak. Może wiecie co, ja zgaszę żarówkę. Otworzę okno szerzej, żaluzję, żeby było jak najlepsze światło takie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zaraz zniknie światło. Dobra. Czerwona dioda się świeci. Nagrywa, nagrywa. Włączamy go. Po prawej stronie przycisk power. Samsung Galaxy S6. Niech mi złapie ostrość w miarę dobrą. No i zobaczymy, co się będzie działo na nowej baterii. Rzekomo, tak? Kupionej w sklepie. Nie żadne jakieś kurcze wyciągniętej z kubła, bo ktoś pewnie bez powodu nie wyrzucał. 68%. Ładowanie włączone. I teraz wyobraźcie sobie odcisk palca. Nie, przy pierwszym muszę podać kod. Dobra, zasłonię na chwilę. Słuchajcie, na razie telefon włączył się. Coś mi tam ściąga. Samsung Internet Browser. Ok, dobra, połączył się z Wi-Fi. Aplikacja szybkie połączenia została zatrzymana. Jakiś ma problem z tą aplikacją. Zauważyłem wcześniej. Ciągle wyskakuje właśnie, że coś została zatrzymana. Szybkie połączenie. Nie wiem, od czego to jest aplikacja w ogóle. No ale niestety, jak jest naszpikowany tymi aplikacjami jakimiś, nie wiem, od operatora, czy tam jakiejś sieci, to może tak być nieraz, że są jakieś błędy. Słuchajcie, dobra, na razie działa. 69%, czyli ładuje się na tej ładowarce 2 ampery. Spoko. Szkoda, że tutaj chyba, nie wiem, zobacz, jakąś wiadomość dostałem. Z ostatniej chwili. Aha, czyli jakoś ten Wrocław, minus 1. Nie no, fajnie, fajnie. Na razie jest ok. Zobaczymy ustawienia. Ja wejdę w informacje o urządzeniu. Zobaczę sobie z ciekawości informacje o baterii. Pojemność baterii 2550. Poziom baterii taki. RAID 9V to jest tak samo. Status baterii. Ładowanie AC. To jest bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, ja go wezmę. Ładowanie baterii.
Nie podłączony, już mi rozłączyło. Tutaj zauważyłem, że ten. O, ładowanie AC, widzicie? Strasznie jest wrażliwy tutaj ten slot na USB-ka. Ładowanie AC. No i dobra. Będzie to widać jakoś? A jak zaświecę teraz żarówkę? Ach, jeszcze gorzej. Dobra, zgasimy żarówkę. Także mamy ładowanie baterii. Telefon na razie działa. Informacja o programowaniu. Wersja Androida 7.0. Wersja Jądra 30.861. Wersja Knoxa. Wersja programowania zabezpieczenia i tak dalej. Przycisk bok działa. Menu też działa. OK. Czyli co, wychodzi, że albo to była bateria i też ważne jest, żeby telefon skręcić śrubkami tutaj, żeby te wszystkie tam styki, które są z tą płytą główną, dociskały elegancko. No to fajnie, na razie działa, cieszę się. Jasność mam. Co tu pod chwilę, muszę coś zobaczyć. Jasność mam na tyle, dam troszeczkę jaśniej. OK. Połączenia. Jakie ma opcje tutaj? Wi-Fi, Bluetooth, widoczność telefonu. Może postaram się tak, żeby to było jak najbardziej widać. Łącznik danych, tryb offline, NFC, płatności, udostępnienie internetu, lokalizacja. To jest w połączenia. Dźwięk, typ dźwięku. Aha, dobra. Gdzie tu jest dzwonek? Dzwonek. I teraz sobie przetestujemy głośniczek. Uwaga. Pięknie gra. Aplikacja szybkie połączenia została zatrzymana. Co to jest za badziew, co mi się ciągle wyskakuje? Denerwuje mnie to. Dobra. Tak, o, mamy jeszcze tutaj powiadomienia. O ja pierdziele. Wyświetlacz. Automatycznie dostosowuje jasność. Ktoś mi to kazał wyłączyć. Uhohoho, jaka różnica. Słuchajcie, różnica jest taka, że ja tutaj przy automatycznie, jak miałem prawie na fulla, to gdzieś było tyle, a na manualu filtr światła niebieskiego. Ale fajnie, to mi się podoba. No, taki jest. Teraz jak w nocy byście sobie przeglądali po prostu tam, nie wiem, internet, to na białym tle jest strasznie tak rażące, a jak dacie sobie filtr światła niebieskiego, to robi się takie miękkie. Takie żółtawe. To jest super. Ekran startowy. Dobra, nie, słuchajcie, no 69%. Aha, nie ładuje się, widzicie? Tutaj strasznie jest wrażliwe te. Wystarczy minimalne szarpnięcie na kablu i już się rozłącza. Czy trzeba będzie go kłaść i nie ruszać, niech się ładuje. Ale działa, łączy USB bez problemu. Tak, o, zaawansowane funkcje. Smart Stay, gry. Tryb obsługi jedną ręką. Szybko urucham aparat, wiele okien. No, trochę tego jest. I właśnie, zaraz sobie coś sprawdzę jeszcze. Czy się włączy kamerka? Sprawdzanie urządzenia, konserwacja urządzenia 100% doskonała, ok. Aplikacje. Aplikacji będzie trochę dużo. Tapety i motywy. Ok, to wiemy. Nie, nie, nie. Ekran blokady i zabezpieczenia. Tu mamy odciski palców. O, i mogę sobie dodać kciuka. Chwila, bieżący kod. Zobaczycie. Dodaj odcisk palca. I teraz sobie wybiorę kciuka, nie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. 4%, 20, 32, 35, 38, 40, 45. Najlepiej tak zmieniać troszeczkę, żeby
wypróbować wszystkie tam różne kombinacje. Kontynuuj. Umieść ten sam. Aha, czyli mam w drugą stronę. Przytrzymaj dłużej palec. 100%. Zakończono. No dobrze. Mam dwa palce. Wskazujący i kciuk. I zobaczymy, jak działa teraz odblokowanie telefonu. Uwaga, kciukiem. Nie łapię. A teraz wezmę wskazującego. Nie chcę. A teraz? Teraz zobaczę kciukiem. Okej. Okay. Aha, czyli musi być wyłączone? No dobra. W P9 Lite Huawei mam także, jak jest wyłączony ekran, to przykładam tylko palce, a od razu mi się włącza, nie? Aha, to były ustawienia. Smart setting. Nie, nie chciałem tego. Przycisk działa bez problemu. Jeszcze chwila. 70% ładuje telefon. Czyli bateria jest spoko. Chmura i konta. Oczywiście tutaj ten. Mamy ustawienia. Ustawienia Google, dostępność. Zarządzania ogólne. Aktualizacja programowania. Instrukcja obsługi. I informacje o urządzeniu. Dobra, słuchajcie. Aha, jeszcze wiecie co? Jeszcze sprawdzę sobie w ustawieniach, jak się odblokowuje tryb dewelopera. Tylko gdzie to było? Stan. Tu gdzieś powinno się klikać w coś. Albo nie tu. Informacje e-mail. Stan karty SIM. Teraz nie włożyłem żadnej karty SIM. Gdzie to było? Informacja o programowaniu. Aha, tutaj. Dobra, wersja jądra chyba. Albo numer wersji. Nie, co nie to? Numer wersji. Ok, zostałem programistą. Numer wersji się pyka. I teraz powinno być opcje programisty. Mamy tak, o. Włącz wieloprocesorowy WebWF. Debugowanie USB. Jakbym chciał podłączyć sobie Irin Weba przez USB-ka, żeby działał. Tak jak mam to teraz, po prostu teraz na górze kręcę tym właśnie Huawei P9 Lite. No jest głos? Okej. Okay. Patrzę się, czy jest głos, czy znowu nagranie nie pójdzie na marne, ale nagrywa się. Telefon działa, no trochę jest tych opcji programistycznych, nie ma co. Dobra, słuchajcie. Zamiast YouTube'a oczywiście będzie Vanset Manager, czy coś takiego. Właśnie, teraz pokażę wam przy okazji, jak się instaluje zamiast YouTube'a, żeby nie było reklam, zarąbistą aplikację. Tylko gdzie jest Internet Browser? Chrome. OK. Akceptuj, kontynuuj. Tak. I teraz... Słuchajcie, ja wpisuję tutaj Vanset Manager. Idź. I on mi powinien na GitHubie znaleźć. Czy to tutaj? Dobra, tutaj zobaczymy. Wiem, że było na GitHubie. Vanset Manager. Jest, 2.1.0. Zarąbiście to zrobili z tym menadżerem. Chrome mieć musi dostęp. Zezwól. OK. Tak, zapisz w urządzeniu. Szczegóły. Dobra, słuchajcie, ja zapauzuję, bo to trochę będzie pobierało, widzę. 5,70 mega. Wolno coś idzie do pobierania. Także zaraz się widzimy z powrotem.
Dobra, słuchajcie, 24 minuty nagrywania. Lecimy teraz z pokazywaniem Wam, jak wygląda instalowanie YouTube Advanced, czyli aplikacji do oglądania YouTube'a bez reklam. Także po porwaniu tego menadżera, klikamy sobie go, ustawienia. Musimy oczywiście zmienić, żeby gdzie to jest, nieznane źródła, żeby było włączone. I teraz instaluj, instalowanie tego menadżera, otwórz. I to jest coś pięknego. Zaczynajmy. YouTube Advanced, YouTube Music. Tego nie chcę akurat, bo można jeszcze zainstalować aplikację YouTube Music. Stricte tylko do muzyki. Czy twoje urządzenie jest zakorzenione? ROT. Non-ROT. Non-ROT. Klikamy tutaj. Witaj. Upewnij się, że poprosiłeś o aplikację z Advanced APN, serwer, Advanced Discord lub Advanced GitHub. OK. I teraz tak, YouTube Advanced. Najpierw zainstaluję MicroG, żeby po prostu zalogować się. To jest po to, żeby się można było potem zalogować na konto w YouTube, nie? Żeby Wam przychodziły powiadomienia i tak dalej. Ile to będzie pobierało też tak długo? Coś w ogóle na tych serwerach teraz zauważyłem z Advanced jest strasznie wolno idzie. Dobra, robię pauzę, bo to będzie troszeczkę długo szło, widzę. Także widzimy się zaraz po instalacji. Dobra, słuchajcie, Advanced Manager jest uruchomiony. Advanced MicroG jest zainstalowane. Teraz zainstaluję Advanced YouTube, bo powinno się w takiej kolejności. I teraz tutaj mam do wyboru motywy jasny i ciemny. Wersja latest, język polski, ok. I lecimy z YouTube Advanced. Pomimo tak, że włożyłem kartę SIM Aero 2, czyli darmowy internet, zasięg na maksa, bo to jest 3G teraz włączone. No i poczekamy sobie, aż się zainstaluje YouTube Advanced i zobaczymy, jak to dalej ruszy. Ja robię pauzę, żeby nie tracić czasu na marne. Dobra, lecimy dalej z nagrywaniem tego Advanced YouTube. Teraz ustawienia. Znowu muszę udostępnić nieznane źródła. OK. Instaluj YouTube Advanced. I za chwilę będzie już można oglądać YouTube'a bez żadnych reklam. OK. Zainstalowane. I teraz po wejściu do ikonek tam, gdzie mamy YouTube Advanced. Klikamy. Oczywiście konto już jest Google dodane na tym telefonie, także powinno z automatu wykryć moje konto tutaj. OK, i teraz mam informację. Coś tam dodali. Dodali, dodali, dodali. Later. O, widzicie, nie jestem zalogowany jednak. Myślałem, że będę zalogowany. Dobra, to klikamy tu. Zaloguj się. Dodaj konto. Sign. Zobaczymy, co się stanie. Na Samsungu jestem ciekawy, bo na Huawei to wszystko idzie pięknie, bez problemu. Ile tu będę musiał czekać? Oto jest pytanie. This can take a few seconds. OK, teraz daję swój e-mail. Chwila. Hasło jeszcze muszę wpisać. Nieprawidłowe, jakie tu miałem? Też nie te. No to już musi być to. OK, przeszło. Your device is connecting to Google. Już jestem zalogowany. Mam jakieś nawet powiadomienie. Na kanał Jerry Everything został przesłany film
The World's Smallest Nintendo? Durability Test. I zobaczcie. Zero reklam. Widzicie? YouTube działa bez problemu, żeby zmienić jakość. Mamy taką 240 na pełny ekran. Możemy obrócić. Przepiękne kolory ma ten ekran w Samsungu. No, patrzę pod kątem. Ładnie. Powiem wam, że spoko. Także telefonik działa, nawet bez ładowarki. Teraz go podłączyłem specjalnie, żeby zobaczyć, czy będzie wszystko ok. Aha, brakuje mi tylko jednego tutaj. Jestem przyzwyczajony w Huawei, że mam strzałką w bok. Jak przytrzymam dłużej, to zabija mi proces aplikacji, tak? Wyłącza się. To jest mega fajny bajer. Niestety ten telefon nie jest zrotowany, także tego raczej nie będzie miał. Ale szkoda, bo na przykład teraz jakbym chciał zamknąć aplikację YouTube'a, to muszę nacisnąć menu i tutaj, tak? Wszystko pozamykać. To jest trochę męczące, lub jednym kliknięciem zamknij wszystko. Ale wolałbym mieć gdzieś na przykład pod tą strzałką tutaj w lewo. Jak dłużej nacisnę, to mi wtedy ubija proces jakby, tak? To by było fajne. Gboarda sobie instalowałem. Dobra, teraz będzie test, którego chciałem zobaczyć. Czy uruchomi się kamerka? Tylko gdzie jest kamera? Jest aparat. Uwaga, chwila prawdy. Czy w tym telefonie działa aparat? Ale by mi wypadł, ja pierdziel. Działa. Superancko. Zoom, wow. No to jestem ciekawy, jak on będzie sobie radził z OBS-em. Jeszcze chcę zobaczyć, jakie on ma opcje. Z ciekawości. Rozmiar filmu. Wow. Ja pierdziele. Full HD w 1080p. No to superancko. No to już jestem naprawdę mega happy. Jeszcze jakby w OBS-ie było dostępne 60 klatek w Full HD, to może się okazać to niezłym telefonem do streamowania. Serio, ale wiecie co, kiedyś gadałem z takim kolesiem, gdzieś z zagranicy, po angielsku pisaliśmy sobie i właśnie pytałem się, dlaczego niektóre telefony mają tak, że na przykład tu jak widzicie mam Full HD 60 klatek, na przykład 4K nawet mogę kręcić filmy, a po podłączeniu do USB-ka kablem OBS wcale nie musi mieć tych 4K. On nawet może nie mieć Full HD 60 klatek. Może mieć tylko Full HD 30 klatek. Także coś mi tam tłumaczy, że to jakoś coś jest tutaj, jest inaczej i tam jest inaczej, nie? Że inaczej jest przez kamerę wbudowaną, jak się coś tam kręci, a inaczej przez ten port USB i tak dalej. I wiem, że mówił, że Pixel Google chyba jedynka czy dwójka w OBS-ie ma dostępne opcje 4K. Także to taka informacja już ode mnie. Ale ja się cieszę, że on ma w ogóle 60 klatek w Full HD, czyli kamerka z tyłu jest spoko. Tylko pytanie teraz, jak odróżnić, jak rozpoznać, czy tu jest kamera włożona od Sony, czy od Samsunga, ta ISO CEL, czy jakoś tak, co podawali tam na MGSM-ie, nie? To trzeba było zainstalować AID. Dobra, ja robię pauzę, instaluję AID. I z ciekawości sobie zobaczymy, jakie ten telefon ma faktycznie bebechy tam w środku. Dobra, słuchajcie, AIDA pobrana. Także teraz będziemy mieli naprawdę szczegółowe informacje na temat tego telefonu. Także co, lecimy z tematem. System. Urządzenie Galaxy S6 Europe. Nazwa kodowa urządzenia 0F. Samsung. Model SM G920F. Płyta Universal 7420, urządzenie 0F LTE, hardware Samsung Exynos 7420, platforma Exynos 5, zainstalowany RAM 3 GB LPDDR4, całkowita pamięć 2600, wolna pamięć jest 21 GB, następnej 25.
Tu jeszcze są inne ten opcje. Procesor. Samsung Exynos 7 Octa. 4 razy ARM Cortex A53. 4 razy ARM Cortex A57-2100. Proces technologiczny 14 nanometra, czy jakoś tak. 64 bit ARM wersja 8A. 8 proty rdzeni. Teraz jakie mam taktowanie. Powiem wam, że telefon jest chłodniutki. No naprawdę, nic się tutaj nie grzeje, nie czuję z tyłu ręką. Dobra, lecimy dalej. Wyświetlacz. To będzie ciekawe. I patrzcie się, jakie są informacje w oryginalnym wyświetlaczu od Samsunga. 1440x2560, Super AMOLED. Tu są rozmiary, przekąt na 5,1 cali. DPI przy tych 5,1 jest 581. Przy tej rozdzielczości. Jest naprawdę bardzo wyraźnie. I tak o, i mamy teraz tutaj odświeżanie 60 Hz. Szkoda, że nie 120. Jeszcze nie widziałem, nie bawiłem się telefonem, który ma 120 Hz, jak to wygląda, ale na pewno szybciej to wszystko reaguje. Także 60 Hz odświeżanie ma ten ekran. No i tu różne informacje. Dobra, teraz zobaczymy sobie sieć. Reklama. Aero 2, czyli karta SIM, którą podpiąłem. UMTS, czyli 3G. Wi-Fi, to już nie będę pokazywał Wi-Fi. I teraz bateria. Tu będą pewnie fajne opcje. Bateria 59%, rozładowanie, dobry, Lion 31,8 stopnia. I takie tam. No, jeszcze mi się wyłączył, kuźwa, znowu ten. Nawet go nie dotknąłem go. Sam się wyłączył. Dobra, zobaczmy sobie teraz Android. 7.0, naugad, poziom API24. Wiem, że tu można wgrać mu Androida 10, jak się zrotuje go. No i to takie informacje. Urządzenia. AIDA. Permission is not available. Requesting camera permission. Sony. Jest. Soniaka mam matrycę. Sony IMX240 FMC IS. No to mi się fuksło. Powiem wam szczerze, że wolę, żeby był Sony. Jeszcze 4K, jak obsługuje ten Soniak. Wow, fajnie, fajnie. Rozdzielczość wideo 8,3 megapiksela. Jest, jestem zadowolony, super. Ale wiecie co, w ogóle kamera przednia SLSI to chyba będzie Samsunga może, nie wiem. Ile ma? 3,7. Niespierany, wspierany, blokada, ekspozycja, tutaj co mamy? Tak o, Infinity, Auto, Macro, Continuous, wspierany. Stabilizacja wideo wspierana, przybliżenie wspierane. Płynne, nie, blokada, ekspozycja wspierana, blokada, błysk wspierany, dobra. No trochę jest tych informacji na temat kamerki. To było urządzenia, Termika teraz, czyli jakiś ten, Exynos Termin, 43. 31, 34, 31, 31. Superancko. Nie, naprawdę, on się w ogóle nie grzeje, ten telefon, zauważyłem. Aplikacje, kodeki. To będzie tego sporo. Katalogi. No słuchajcie, super, no urządzenia, no kamera tylna Sony IMX240, model matrycy. Czy model kamerki, nie? Fajnie, fajnie. Jestem happy. Dobra, i teraz jeszcze jest taki motyw. Skoro już tak już pokazuję, telefon działa, no, czyli jest sprawny, można powiedzieć, bez problemu. To na szczęście nie była przyczyna gdzieś na płycie głównej, tylko bateria była po prostu do wymiany i tyle. Powiem wam coś takiego. Jeszcze czytałem w opisie na MGSM, że on gdzieś ma diodę IRDY. I to chyba jest to tutaj. Czyli może służyć jako pilot do telewizora. Zarąbiście. A jest taka magiczna aplikacja w sklepie Google, która obsługuje praktycznie wszystko. Czyli mogę sobie sterować jakimś tam urządzeniem
jak na przykład nie mam do niego pilota. I tutaj powiem wam, że mam telewizor Sharpa, którego mi nie obsługuje nawet taki bajer z AliExpressa, co się podłącza pod USB-ka, taki pilot. I no niestety nie udało mi się Sharpa, tak dobrze mówię, Sharpa, żeby wykryło. Albo jest radiowy, albo nie jest na podczerwień ten telewizor, bo też tak może być. Dobra, słuchajcie, więc tak o, telefon działa, wszystko zarąbiście. Kładę go sobie tutaj na bok, bo teraz będę wymieniał tylnią klapkę, zakładam mu i on będzie wyglądał no naprawdę przepięknie, jak nówka. Jak założę tylnią klapkę tak o tylko, no będzie wyglądał, no kurczę, no zarąbiście. Cieszę się, że tą klapkę kupiłem, bo chciałem z niej zrezygnować. Centralnie chciałem zrezygnować. Trzy dychy sobie myślę, kurde, trzy dychy, ale potem jeżeli sobie tak przemyślałem na szybko, że skoro tamten sklep nie miał dostępnych, także już wolę kupić, mieć święty spokój. Dobra, słuchajcie, tu w ogóle leży płyta główna, którą dzisiaj kupiłem za 15 zł z tą obudową. I wiecie co? Ja nawet tej płyty już nie sprawdzę. Już naprawdę nie chcę mi się rozkręcać tego telefonu, żeby wsadzać tą płytę i co z nią zrobić. No, nawet nie wiem, czy ona się uruchomi, tak? Nie mam tego tutaj gniazda USB takiego, żeby sobie teraz podpiąć na szybko. Chyba że gdzieś bym wiedział na schemacie, gdzie tu mogę się podłączyć pod zasilanie, żeby ją w ogóle zasilić jakoś. Ale nie, na razie niech sobie leży. No i mam też do tego obudowę z głośnikiem. Brakuje tylko tutaj. Na razie tak tylko mogę powiedzieć na szybko. Baterii i wyświetlacza LCD, tak? Bo macie kompletne tutaj cały zestawik. Nawet z tą tynią klapką, która nie wygląda tak źle. Tylko, że tutaj trzeba było ją jakoś, nie wiem, fajnie pomalować. No i co? No i co z tym zrobić? No albo dawca części, w razie W, jak ten byś coś się zepsuł. Bo właśnie z tą myślą kupowałem tą płytę, że jakby po wymianie baterii coś nie działało, to wtedy ewentualnie mógłbym sobie z tego coś tam przełożyć, tak? Albo ożywić tego, no nie wiadomo, jakby to się potoczyło wszystko. Dobra, słuchajcie, zostało mi tylko założenie klapki, wkręcenie reszty śrubek tutaj do tego i śmigam i przerzucam się w ogóle chyba na tego Samsunga. Wkładam kartę Playa i zobaczymy sobie. W sumie to będzie nawet chyba jeden z lepszych moich telefonów, jaki miałem do tej pory, bo tak o, podsumuję teraz. Ma NFC, czyli mogę robić zbliżeniowe płatności. Ma na odcisk palca czytnik, chociaż wolałbym z tyłu, żeby był. Naprawdę jestem o wiele bardziej przyzwyczajony do czytnika z tyłu, jak jest z telefonu. Dla mnie to jest o wiele bardziej wygodne. Zarąbiście, że ma Wi-Fi 2.4 i 5 GHz. Także jak 2.4 będzie zapchana, to mogę się przełączyć na 5 GHz i wtedy ten internet powinien lepiej działać. Zarąbiście, że ma tą IRDę tutaj w ogóle, bo mogę sobie po pobraniu tej aplikacji używać tego telefonu jako pilota do telewizora i na przykład będąc gdzieś tam, na przykład w pracy, mogę sobie coś włączyć, wyłączyć, jeżeli by były takie urządzenia na podczerwień, a ta aplikacja obsługuje praktycznie wszystko. No i co mogę powiedzieć na sam koniec? Jeszcze raz. Telefon działa. 50 zł. Podsumowanie. 50 zł telefon. 30 zł nowiutka tylna klapka, która będzie założona. 26 zł bateria. Czy się opłacało? W dalszym ciągu myślę, że się opłacało. Bo teraz jakbym go złożył z tą tylnią klapką elegancko, to mogę go sprzedać, myślę. Nie no, chyba bym go sprzedał za 200 S6 bez problemu. Ale nie chcę go sprzedawać, powiem wam szczerze. Chcę się nim pobawić, wytestować go w OBS-ie. I teraz przed założeniem tej tylnej klapki wyczyszczę tutaj wokół tej ramki wszystko, bo widzę, że jest stary klej. Także biorę się za tą czynność teraz. Zresztą pokażę wam pod mikroskopem, jak wygląda właśnie ten brud tej ramki, żebyście zobaczyli, że to trzeba przyczyścić, nie? Jeszcze mi się znowu wyłączył telefon. Dobra, to ja robię pauzę, przełączę się na mikroskop
I to będzie takie zakończenie już tego filmiku, ostatniej części. W zasadzie już ostatnia część. Już więcej nie mam nic tutaj do dodania. Telefon działa bez tego ładowania. Też jest stabilny, nic się ten nie dzieje. Czyli problemem była bateria. Dobra, robię pauzę, widzimy się zaraz pod mikroskopem. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod mikroskopem. 45 minut nagrywania. Powiem wam tak, spróbuję jeszcze uruchomić kamerę Microsoftu. Zobaczymy, czy ona będzie działać. Microsoft. Nie, nie ma dostępnej, dobra. Ej, cichutko. Cicho. Ej, łobuzie jeden. Słuchajcie, dobra, zobaczcie sobie najpierw coś takiego. Tutaj jest ten klej, który muszę usunąć. Wziąłem sobie wykołaczkę, żeby nie zarysować nic. I to będzie troszeczkę żmudna praca, ale na pewno no, pobawię się pod mikroskopem. Mam trochę czasu dzisiaj. Także trzeba będzie usunąć sobie powoli ten klej. W sumie mogłem troszeczkę podrzeć hotem, może żeby mi to łatwiej schodziło, ale wykołaczką też się pobawię. Aha, wyłączył mi się. Pauza robię na chwilę. Dobra, także z powrotem jestem. Naprawiłem sobie kamerkę. Wszystko jest ok. Także widzicie, będę musiał sobie wykałaczką to ten cały syf tutaj wyskrobać. Potem troszeczkę może izopropanolem przeczyścić, odtłuścić. Na samym końcu naniosę sobie tą tylnią klapkę, ale przed tym, dobra, ja wezmę na bok, obejrzymy sobie tą płytę w ogóle pod mikroskopem, którą kupiłem na Olixie za te 15 zł. Zobaczmy sobie najpierw tutaj, jak to wygląda. Czy nie ma żadnych zalań? Jak widzicie, wszystko jest tak samo, wygląda czysto. Tutaj, wokół tego, tu jest głośnik razem z tym mikrofonem, który się mocuje. I ciekawy jestem, czy też to jest kamera od Sony, nie? Przednia kamera. Tutaj mamy jakiegoś krystal oscylatora, ja to tak nazywam. Tutaj te są wszystkie sprawne. Ważne też, żeby patrzeć się, czy nie są powyginane te tutaj. Może zapomniałem, jak to się nazywa. Zobaczmy sobie gniazdo pierwsze, tak z ciekawości, od LCD. Czy jest całe? Wygląda ok. Może troszeczkę powiększymy sobie. Nie wygląda źle, żeby było uszkodzone. Wygląda ok. Widzicie tutaj, że są jakieś filtry. Dławiki. Znaczy, co tam jest? Filtry, no. Tutaj mamy też całe. Niepowyginane. Czyli jest dobrze. Lecimy sobie dalej w bok. I aż dojdziemy do dołu płytki, gdzie mamy podłączenie od ładowania. Jak sobie zobaczymy. Tutaj mamy od anten Wi-Fi. Wszystko. Nawet widać, ile jest tutaj zwojów, jakbym to dobrze powiększył. To jest 2, 4 i chyba do 5 GHz. Tak mi się wydaje, któryś z tych jest. 2, 4 albo 5. Nie mam schematu, także wam nie powiem. Gniazdo tutaj jest całe. Dobra, wróćmy sobie na drugą stronę teraz. Bo to chyba wchodzi. To jest od płytki USB. Dokładnie. Gniazdo też wygląda spoko.
Nie wygląda, żeby było coś tam uszkodzone. I teraz pytanie, dlaczego ten telefon nie działa, tak? Czy może komuś się zepsuła? Może sobie wezmę, zmienię oświetlenie na takie. O, no teraz widać troszeczkę lepiej. Lepszy kontrast jest. I powiem wam tak. Tutaj jest ok. Tu też. Ciekawe. No jakbym miał schemat, to bym mógł pobawić się w ewentualne sprawdzenie. Tutaj mi coś wygląda, jakby było nie tak, gdzie to jest. Czekajcie, ja sobie zjadę troszeczkę niżej obiektywem, żeby to powiększenie było większe. To jest dokładnie, wiecie gdzie? Aż tutaj dopiero, aha. Czy tu jest gniazdo SIM? Wszystkie elementy są. Tu jest OK. Czy są wszystkie piny w gnieździe SIM? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie no, gniazdo SIM też jest w porządku. Tutaj też. Polećmy sobie teraz wyżej. I tu lecimy od strony kamerki. Mamy jakąś diodę. Też jakieś filtry. Tu nic nie wygląda, żeby było uszkodzone. Od tej strony płyty też jest ok. Kładziki wszystkie ten, nie pozalewane jakimś płynem. Tak się patrzę, czy nie było jakiejś korozji, ale nic nie widać. Teraz jeżeli chodzi o dalszą część płytki, też jest ok. Tutaj wszystko jest dobrze. Dioda. No nie wygląda, żeby ta płyta była po jakimś zalaniu. Chyba, że jeszcze nie zauważyłem czegoś. Tutaj też jakiś kwarc. Ciekawe, jaką wartość ma tam ten kwarc na schemacie. Jakiś układ tutaj mamy. NPDDPS2NEF6QC. Też wygląda ok. Nic mu nie jest. Tutaj też ok. Sama kamerka. Jest, aha, to jest z drugiej strony. Dobra, zobaczmy sobie przednią kamerkę. Przednia kamerka, no troszeczkę jest zabrudzona. Tutaj mamy taką jakby na obkoniej gąbeczkę, ale widzicie, że jest zabrudzona, nie? I to daje strasznie dużo, strasznie pogarsza jakość, jeżeli chodzi o takie zabrudzenia. Także to powinno być krystalicznie czyste. I właśnie nie wiem, czym czyścić takie elementy, żeby były po prostu, żeby żadnego pyłku nie było. Musiałbym właśnie chyba, aha, kupić tą taką fajną bezpyłową ściereczkę i nią izopropanolem ewentualnie i tą ściereczką, żeby wytrzeć tą soczewkę tak, żeby ona była po prostu no idealna. Bez żadnych takich pyłków, nie? Dobra. Powiem wam jeszcze, obrócę na chwilę na drugą stronę, od strony tej. Powiem wam, że tutaj coś jest nie tak. Dobra, znalazłem coś. Słuchajcie, mam. Patrzcie. Od czego to jest? Od LCD-ka. To już chyba mam rozwiązany temat. Rozumiem, co się stało. A wy już wiecie, o co chodzi też? Prawdopodobnie uszkodził ktoś tutaj ten jeden styk
bo nie ma połączenia. To jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty pin i nie miał obrazu i mu się po prostu mógł mówić. Nie włącza mi się, tak? Czarny ekran. To jest, słuchajcie, jeszcze w ogóle jeszcze niżej zjadę. Albo inaczej zrobię. Cofnę sobie to i teraz zobaczymy sobie z ekstremalnie bliskiej odległości. Tak jak będzie potrafił mi już wyostrzyć na maksa ten cały obiektyw. Zobaczymy sobie to naprawdę bardzo dokładnie. Czy może się coś zdawało? To jest to miejsce. I teraz wezmę. Aj, paproch, pomyłka. Dobra, już myślałem, że ten, że wyżarta ścieżka była. A to po prostu jest jakiś paproch, który sobie lata. Czyli gniazdo od LCD-ka jest. Jest ok. Tutaj jest dobrze. Zmieńmy sobie oświetlenie na troszeczkę bardziej agresywne, mocniejsze. Też. Filtry. Dobra, teraz zobaczmy sobie od strony ładowania. No też będzie chyba ok. Wszystko, nie? Nie ma jakiejś tutaj tragedii, że tak bym powiedział. Tutaj mamy jakieś układziki. Dobra, powiem tak, no tej płyty nie mam jak sprawdzić. Zobaczmy sobie jeszcze pod mikroskopem. A to nie będzie ciekawe, bo tutaj nic nie ma takiego do pokazania. Chodzi mi o tą obudowę, nie? Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze tej stronie pod mikroskopem, tak po takim dużym zwiększeniu. Możemy zobaczyć, ile ma tutaj zwojów. Ta cewka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem tych. Tu jest wszystko ok. Tu też. Układzik T15BC5SSI, coś takiego. Zobaczmy sobie, jakie tu są układy w ogóle. Na górze jest jakiś MP65M. To jest koło wibracji niedaleko. Tutaj mamy następny. Tutaj też następny. DVP0M, diodę, która nam ładnie świeci. Co tu mamy jeszcze za układ? Tego to widzieliśmy. Tutaj mamy jeszcze takie dosyć ciekawe miejsce z układami. Tutaj co mamy? Kwarca chyba, albo mikrofon, to jest chwila, niech tak luknę. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś, aha. Nie, to jest mikrofon chyba. S1545. No, to będzie chyba od mikrofonu. Sama soczewka. Tylnej kamery. Zobaczcie, jak ona jest brudna. Teraz to widać, nie? Nie, to jest przednia kamera, przepraszam was. Tylko, że w powiększeniu dosyć dużym. Przednia kamerka. Tutaj mamy jakieś układy. 272NM, dosyć spory. Bo ma tych tutaj nóżek, widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, trzy, dziewięć.
No i tutaj mamy jeszcze też jakiś układzik tajemniczy. No, trochę tego jest. Płyta wygląda ok, dobrze. Pytanie. Jezu, jak to by była płytka USB? Powodem, że ta płyta nie działa, to by było coś pięknego. Wtedy. No nie wiem, na razie z nią nic nie będę robił. No teraz to jest tylnia kamera. No, też jest zawrócona. Także trzeba dbać o kamerkę. A jeżeli bym teraz podłożył moją tylnią kamerę, która już jest w obudowie, co prawda. No ale też nie jest za super czyste, nie? Ale jeszcze mogę to wykręcić i przeczyścić. Przepraszam, że się nieraz tak gubię w tym mówieniu. Dobrze, to by było na tyle. Ostatnia część, ja idę sobie robić tą tylnią klapkę. Co mogę powiedzieć? Telefon zrobiony. Jestem happy. Będzie zabawa. Trzymajcie się, na razie.